Jeśli widzieliście nasze poprzednie filmy o blockchainie i kryptowalutach, wiecie już, jak działa ta technologia. Jeśli nie mieliście okazji tych filmów zobaczyć, obowiązkowo je obejrzyjcie. Linki znajdują się pod tym filmem. Dla szybkiego przypomnienia: blockchain to zdecentralizowana i rozproszona baza danych, która działa na tysiącach niezależnych od siebie komputerów użytkowników sieci. Każdy użytkownik posiada aktualną wersję tej bazy danych i wszystkich transakcji tam zapisanych. Cała baza zaszyfrowana jest kryptograficznie. Wszystkie te elementy powodują, że danych nie można ani zmodyfikować, ani podrobić. Ma to ogromne znaczenie, na przykład przy prawach własności. Jakie możliwości oferuje nam blockchain? Jak można wykorzystać tę technologię inaczej niż tylko do kryptowalut? O tym więcej w dzisiejszym filmiku. Na początek taki przykład z ostatnich miesięcy. Artysta Mike Bipul Winkelman, który od lat tworzy cyfrowe obrazy, stworzył kolaż pięciu tysięcy swoich dzieł w postaci pliku JPG. Cyfrowy plik został zabezpieczony pod względem praw własności w sieci blockchain Ethereum w postaci tokenu. Token można by porównać do certyfikatu, jaki na przykład dostajemy przy zakupie złotych czy srebrnych monet, czy też sztabek w mennicy. Różnica polega na tym, że jest to certyfikat elektroniczny. Praca autora. Zaopatrzona w token, a co za tym idzie, dane odnośnie autora czy daty powstania, została wystawiona na aukcję. Kolaż pod nazwą Everydays, The First 5000 Days, został sprzedany za ponad 69 milionów dolarów. Ktoś może zapytać, po co tworzyć taki token jako potwierdzenie autentyczności? Otóż w dobie powszechnego internetu, dostępu do mediów społecznościowych, platform torrentowych. Artyści i twórcy treści cyfrowych borykają się z problemem praw własności. Tokenizacja, a co za tym idzie, zapisany, zapisanie danych w blockchainie, może rozwiązać ten problem. Twórca danej treści będzie miał potwierdzenie praw do danego pliku. Może go oczywiście udostępniać czy też sprzedawać innym osobom, przekazując prawa własności zainteresowanemu nabywcy. Skupmy się teraz na kilku praktycznych przykładach w różnych obszarach naszego życia. Zacznijmy od wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych. W większości przypadków wybory w wielu państwach odbywają się wciąż w formie papierowej. Przychodzimy do komisji wyborczej, oddajemy swój głos na kartce papieru i wrzucamy. Do urny. Czy mamy w tym wypadku stuprocentową pewność, że głosy zostały poprawnie policzone lub nie zostały sfałszowane? Jeśli w jakimś państwie wybory odbywają się częściowo lub nawet całkowicie elektronicznie, czy mamy pewność, że nasz głos nie zostanie zmieniony lub że system nie zostanie zhakowany? Warto pamiętać, że w tradycyjnych w systemach głosowania mamy do czynienia z tradycyjną bazą danych, utrzymywaną przez jedną organizację. Ta organizacja ma nad nią całkowitą kontrolę, w tym możliwość manipulowania przechowywanymi danymi, cenzurowania ich, jak i dodawania nowych danych. Nawet jeśli wydaje się, że dana organizacja nie wprowadzi oszukańczej zmiany w takiej bazie, nadal istnieje niebezpieczeństwo, że haker może się włamać i zmanipulować taką bazę dla własnych celów. Gdyby w procesie e-wyborów wdrożony był system blockchainu, taka sytuacja nie miała miejsca, ponieważ, jak wiemy, każda informacja byłaby zapisana w zdecentralizowanej bazie danych, niezależnej od jednej instytucji. Kopie byłyby rozproszone na komputerach uczestników sieci, tak więc próbka zmiany danych w jednej kopii nic by nie dała. Wyniki głosowania z użyciem tej technologii nie mogą zostać sfałszowane. Zawsze można sprawdzić, ile głosów zostało wydanych na początku głosowania, jak zostały rozdzielone oraz kiedy i o której godzinie przeprowadzono transakcję zapisu danych. Dochodzi do tego również pełna anonimowość procesu wyborów, jak również szybkość przetwarzania danych. Inny przykład. Blockchain w łańcuchu dostaw. Obecnie przepływ materiałów na świecie jest bardzo rozproszony i zróżnicowany, a to oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo braku kontroli nad całym procesem. Nawet małe problemy głęboko ukryte w łańcuchu dostaw, jak użycie niewłaściwych materiałów przez dostawców, innych dostawców, mogą stać się naprawdę ogromne w momencie powstania finalnego produktu. Blockchain daje nam możliwość całkowitej przejrzystości procesu. W jaki sposób? Umożliwia pełną identyfikację najmniejszego komponentu, czy organizacji, lub też osoby zaangażowanej w dany proces. Wszystkie dane będą zapisane i pozostaną niezmienione w blockchainie przez cały okres istnienia danego produktu. Możemy zacząć od najmniejszego źródła i śledzić, kiedy dany produkt przechodzi przez kolejne ogniwa w łańcuchu dostaw. Możemy również śledzić, w jakich warunkach dany produkt przechodzi przez łańcuch dostaw. Jeśli na każdym strategicznym etapie procesu będziemy go monitorować za pomocą różnego rodzaju czujników, wszelkie dane zostaną zapisane. Będziemy mieli ogromną ilość niezbędnych danych o danym produkcie. Weźmy na przykład szczepionki czy lekarstwa. Wiele z nich wymaga przechowywania czy transportu w odpowiednich warunkach. Dzięki kontroli i zapisywaniu danych w blockchainie mamy pełną transparentność, a także pewność, że dane nie są zmienione. Jak opisałam wcześniej, w blockchainie można zapisać dowolnego rodzaju dane. Weźmy teraz przykład sektora medycznego i każdego z nas. Od momentu narodzin, ale również w czasie ciąży naszych mam mamy styczność ze służbą zdrowia. Wszelkie badania, szczepienia, wizyty kontrolne, wizyty. Gdy coś nam dolega, pobyty w szpitalu są zapisywane w systemach danych różnych jednostek medycznych. Nie ma jednego spójnego systemu, gdzie możemy sprawdzić całą naszą historię medyczną. Różne jednostki medyczne rozlokowane po całym kraju pracują na wielu systemach. W momencie zmiany miejsca zamieszkania lub też korzystania z w tym samym czasie z prywatnej i publicznej służby zdrowia lekarz nie ma możliwości prześledzenia całej historii naszego zdrowia. Za każdym razem musimy poprosić o historię naszych badań w jednej jednostce czy w danej jednostce. I tu po raz kolejny może być użyty blockchain i aplikacja, która łączy różne systemy. W ten sposób wszystkie dane są zapisane w jednym miejscu, są bezpieczne i spójne. Kolejnym przykładem jest rynek nieruchomości. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Chcemy kupić działkę i wybudować na niej dom. Zatrudniamy do tego agencję nieruchomości, która zajmie się wszystkimi szczegółami. Właściciel działki musi uzyskać z sądu dokument, który potwierdza, że jest on jej właścicielem i że na danej działce nie ma żadnych zobowiązań, kredytów czy też innych zobowiązań finansowych. Czy mamy stuprocentową gwarancję, że dane będą poprawne? Przeważnie tak, ale zdarzają się przypadki oszustw. Kolejnym krokiem procesu jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Pojawia nam się tutaj osoba notariusza czyli kolejny pośrednik. Blockchain może wprowadzić szybsze, tańsze i bardziej bezpieczne rozwiązanie. Po pierwsze, dane są na pewno wiarygodne. Po drugie, nie musimy również korzystać z pośredników. Po trzecie, raz zapisanych danych historycznych nie da się zmienić. Przekazujemy po prostu prawa własności nowemu nabywcy i rejestrujemy ten fakt w systemie blockchain. Nowoczesna, cyfrowa technologia otacza nas zewsząd. Mamy inteligentne domy, inteligentne fabryki, hotele. A co z inteligentnymi umowami pomiędzy różnymi podmiotami? Blockchain może się stać miejscem, dzięki któremu możemy wymienić, kupić każde dobro w sposób bezpieczny. Byłoby tak, gdyby wprowadzić automatyczne umowy, które dochodzą do skutku po spełnieniu określonych, zapisanych w blockchainie warunków. Zobaczmy to na najprostszym przykładzie. Dwie osoby zakładają się, że Jutro o danej godzinie i w danym miejscu spadnie deszcz. Warunki takiej umowy zapisujemy w inteligentnym kontrakcie, smart kontrakcie. Podajemy również kwotę takiego zakładu, na przykład w walucie Bitcoin. Inteligentna umowa sprawdzi, sprawdzi automatycznie, czy deszcz rzeczywiście padał. Użyje ogólnie dostępnych narzędzi meteorologicznych i automatycznie wypełni zawartą umowę wysyłając bitcoin do zwycięzcy zakładu. Nie ma w, te, w takiej umowie żadnych pośredników. Chodzi o to, że w inteligentnym kontrakcie możemy zawrzeć dowolne warunki, którą, które muszą być spełnione, aby dany produkt lub usługę kupić. Możemy zaprogramować każdy krok procesu, który musi być zakończony, aby proces ruszył dalej. Przykładowo, jeśli do portu przypłynie statek z naszymi produktami, po spełnieniu określonych warunków, jak jakość czy ilość produktów, następuje automatyczna płatność do dostawcy. Inteligentne kontrakty można by też budować dla różnych aplikacji, na przykład pomiędzy automatycznymi drzwiami i dronem. Drzwi otworzą się dla drona tylko w przypadku spełnienia określonego, zapisanego w programie warunku. Możliwości wykorzystania inteligentnych umów zaprogramowanych i zapisanych w blockchainie są nieograniczone, choć jeszcze nie są w pełni wykorzystywane. Z pewnością szersza adaptacja spowoduje, że wiele modeli biznesu czy różne procesy staną się automatyczne i bardziej efektywne. Gdzie jeszcze oprócz wymienionych już wcześniej przykładów można byłoby Zastępować, zastosować blockchain. Po pierwsze, rolnictwo. Śledzenie żywności od miejsca pochodzenia do sklepu może zapobiec oszustwom związanym z żywnością i fałszywym etykietom. Pozwoli łatwo wykryć miejsce, w którym bezpieczeństwo żywności zostało naruszone. Po drugie, energia. Znormalizowane śledzenie czystej energii, struktury zachęt i produkcja na całym świecie umożliwią wszystkim producentom energii efektywny handel bezpośrednio z konsumentami. Po trzecie, usługi publiczne. Zmniejszenie kosztów dystrybucji usług publicznych, takich jak opieka społeczna czy zwiększenie wydajności prowadzenia rejestrów publicznych, od aktów urodzeń po własność nieruchomości, usprawni funkcjonowanie państwa. Po czwarte, sprzedaż. Potwierdzenie autentyczności zapobiegnie przedostawaniu się podrobionych towarów do systemu i ułatwi identyfikację skradzionych produktów. Po piąte edukacja. Możliwe będzie zwalczanie oszustw związanych z poświadczeniami edukacji. Umożliwi to pracodawcom obniżenie kosztów administracyjnych weryfikacji dyplomów. I wreszcie hazard czy też granie w gry komputerowe. Pojawią się możliwości kupowania i sprzedawania unikalnych zasobów cyfrowych. W grach i u wydawców, a także bezpośrednio pomiędzy graczami. Można by mówić jeszcze wiele o innych sposobach wykorzystania sieci blockchain, ale czy rozwiąże ona wszystkie problemy obecnego systemu? Z pewnością nie. Są obszary, które dzisiaj funkcjonują poprawnie i nie trzeba za każdym razem na siłę ich zmieniać, implementując blockchain. Technologia ta ma jednak z pewnością ogromny potencjał i będziemy obserwować jej rozwój w kolejnych latach.